Gdy patrzę wstecz, widzę, że znów mam kontrolę nad swoim życiem. Ale po usłyszeniu diagnozy było inaczej. Wiem, że wygląda to tak samo u innych. Ponad 3 miliony Europejczyków żyje z NZJ, a liczba ta rośnie. Na początku, jak ja, może nie rozumiesz, dlaczego stale doświadczasz potwornego bólu brzucha i kłopotliwych ataków biegunki. Dlatego diagnoza może tak naprawdę przynieść ulgę, bo wreszcie wiesz, co to jest. Być może pojawi się wiele pytań, rozzłościsz się i przestraszysz. Jeśli nie wiesz, co zrobić, porozmawiaj z lekarzem. Diagnoza to pierwszy krok do powrotu na właściwe tory. Lekarz chętnie ci pomoże. Przekaże informacje o chorobie i dostępnych możliwościach leczenia. Możesz także porozmawiać o chorobie i sposobach radzenia sobie z nią z innymi w ramach lokalnej grupy NZJ. Prawdopodobnie będziesz mieć wiele pytań. Otrzymując na nie odpowiedzi, lepiej zrozumiesz schorzenie. Najlepiej porozmawiać z lekarzem i pielęgniarkami. Nie zawsze będzie to łatwe. Z czasem poczujesz się pewnie. Powiesz, jak się czujesz i jakie leczenie sprawdza się u ciebie. Diagnoza NZJ sprawi, że spojrzysz na życie inaczej. Każdy ma własny sposób radzenia sobie ze zmianą. Niech rodzina, przyjaciele i partner będą blisko ciebie. Mogą być nieco zmartwieni lub nadopiekuńczy, ale pewnie będą chcieli ci pomóc. Może to być trudne, ale mówiąc im o NZJ i pomagając zrozumieć, co to oznacza, łatwiej wprowadzisz zmiany w stylu życia. Gdy odkryjesz, co się sprawdza u ciebie, powiedz im, a razem uporacie się z chorobą. Naucz się akceptować każdy dzień. Nie zawsze łatwo jest docenić dokonane zmiany. Opracowanie najlepszego planu leczenia i nawyków zajmuje trochę czasu. Jest to proces eliminacji. Musisz spróbować różnych rzeczy. Efekty mogą nie pojawić się od razu i są różne u różnych osób. Podczas realizacji planu twój stan będą określać badania, które pomogą też kontrolować objawy. Przed każdym badaniem lekarz je wyjaśni, więc będziesz wiedzieć, czego się spodziewać. Jako pacjent masz prawo otrzymać indywidualne leczenie zapewniające jak najlepszą jakość życia, więc ściśle współpracuj z zespołem medycznym nad najlepszym planem. Choć możesz się czuć jak na początku, zdecydowanie nie jesteś sam. Lekarz, rodzina, przyjaciele i lokalne grupy wsparcia chętnie pomogą ci w twojej podróży po diagnozie. Pomogą ci osiągnąć twoje cele. Dzięki trafnej diagnozie, leczeniu i wsparciu osiągniesz to, czego chcesz od życia i zaplanujesz przyszłość. Od studiów po pójście na imprezę u kolegi. Od prowadzenia domu po bieg w maratonie. Następny rozdział napiszesz sam.